Odbyło się kolejne braterskie spotkanie biskupów katolickich Ukrainy. 24 listopada po południu w domu rekolekcyjnym archidiecezji lwowskiej w Brzuchowicach po zakończeniu wspólnych rekolekcji dla biskupów katolickich Ukrainy, obrządku łacińskiego i bizantyjskiego odbyło się doroczne braterskie spotkanie biskupów obu obrządków. Spotkanie otworzyli nuncjusz apostolski w Ukrainie arcybiskup Wisłaldas Hulbokas, przewodniczący konferencji episkopatu rzymskokatolickiego kościoła w Ukrainie arcybiskup lwowski Mieczysław Mokrzycki oraz przewodniczący ukraiński grekokatolicki Cerkwi arcybiskup kijowsko-halicki Światosław Szewczuk. Podczas tego spotkania przemówienie wygłosiła pani Magda Kaczmarek, przedstawicielka Międzynarodowej Katolickiej Organizacji Charytatywnej Kirche in Not, która od grudnia 2011 roku posiada status papieskiej fundacji charytatywnej. Przypomnę, że zwyczaj okresowego organizowania takich spotkań i wspólnych rekolekcji wszystkich biskupów katolickich Ukrainy powstał po zachęcie papieża Benedykta XVI do pogłębiania komunikacji i współpracy pomiędzy duchowieństwem Ukrainy.